Szczęść Boże. Dziś przeżywamy ostatni dzień roku kalendarzowego i zostajemy zaproszeni, tak jak każdego dnia, do zgłębiania Słowa, do spotkania z Bogiem, który chciałby nam dzisiaj przekazać swoją myśl na ten ciekawy próg przed chronologiczną nowością. Zaprośmy więc ze wszystkich sił Bożego Ducha, żeby wyjaśniał nam komunikaty kierowane przez Ojca i żebyśmy mogli poprzez nie rozpoznawać Jezusa w naszym życiu, w naszych braciach, w codzienności, w czasie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, proszę Cię, żebyś uruchomił Bożego Ducha, którego dałeś każdemu z nas. Niech On pozwala nam rozpoznawać Twoje Słowo. Rozszerza nasze horyzonty do Twojego myślenia. Niech On będzie dla nas przewodnikiem w tym nowym czasie, w dokonywaniu refleksji, podsumowań minionego roku. Pozwól nam rozpoznać Twoje tchnienie w tych słowach, które do nas dzisiaj kierujesz. I spraw, żebyśmy mogli uchwycić się Twojej obecności i Twojej miłości. Ty jesteś Panem czasu, Tobie ufamy i prosimy Cię, odsłoń przed nami swoje oblicze, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pierwsze czytanie jest dzisiaj dla nas spotkaniem z drugim rozdziałem pierwszego listu świętego Jana. Jest to charakterystyczny tekst, dlatego że zostajemy zaproszeni do refleksji nad ostatnią godziną. Co jest ciekawe, mentalności biblijnej nie ma pojęcia skończenia się rzeczywistości czasu. Czas dobiega swojego celu. Tak należałoby właściwie to formułować. Pan Bóg prowadzi świat do pełni rozwoju, do osiągnięcia tego wymiaru, jaki dla niego zamierzył. I teraz, kiedy autor natchniony konstatuje, jest ostatnia godzina, sugeruje nam, że to jest właśnie ta przestrzeń na szczególną decyzję, na rozpoznanie Boga. Tym bardziej, że jak otrzymujemy informację, pojawia się osoba, rzeczywistość antychrysta. Przy tego typu nomenklaturze warto zwrócić uwagę na etymologię słowa. Antichristos, anti, czyli przeciwny, przeciwko, kontestujący, Christos namaszczony. Zatem w rzeczywistości antychrysta mamy nie tyle do czynienia z wcieleniem złego ducha, co z kontestacją obecności namaszczenia udzielonego przez Bożego Ducha, z kontestacją obecności Bożego Ducha. Dlatego też autor natchniony mówi w liczbie mnogiej o osobach, które w danej sytuacji negują obecność Bożego Ducha, negują jego chryzma, namaszczenie. I zwraca tutaj uwagę na fakt, że właściwie każdy z nas jest zdolny do tego typu negacji, z tego względu, że myślenie Pana Boga i Jego Duch funkcjonuje według innych praw, według innej logiki niż czysto ludzka. Autor nas jednak zapewnia, że zostało nam udzielone chryzma, namaszczenie, obecność Bożego Ducha od Boga, który jest jedynie święty, Boga, który udziela nam swojej świętości. I wraz z Nim idzie doświadczanie. Tekst polski przywołuje nam słowo wiedza, natomiast tekst grecki odwołuje się do terminu oida, który oznacza nie tylko przekaz intelektualny, ale przede wszystkim jego interioryzację, emocje z nim związane i doświadczanie. Doświadczanie w danej przestrzeni, w tym kontekście obecności Boga, obecności Bożego Ducha. Jeszcze jeden wariant, który się tutaj pojawia, to jest obecność prawdy. Prawda to jest sprawdzalność Bożych obietnic. W terminie prawda otrzymujemy zapewnienie, że Pan Bóg nas nie zostawia, że każde Jego słowo jest bardzo brzemienne w treści, że każde Jego słowo realizuje się niemalże na naszych oczach.
i żadna fałszywa nauka, żadne kłamstwo nie ma nic wspólnego z prawdą, podobnie jak obecność Bożego Ducha nie ma nic wspólnego z zakwestionowaniem namaszczenia, z obecnością zła. Te rzeczywistości się nie tolerują. Dlatego zostajemy zaproszeni do tego, żeby przyzywać Bożego Ducha właśnie dzisiaj, na przestrzeni pomiędzy starym a nowym rokiem, mając w tle bicie dzwonów. Jesteśmy do tego zaproszeni z tego względu, żebyśmy mogli dobrze rozpoznawać rzeczywistość i nie dokonywać rozeznania w oparciu tylko o własną świadomość, o własną wiedzę, ale właśnie o Boże tchnienie. Dlatego też autor natchniony odpowiada nam tutaj słowami psalmu: niebo i ziemia niechaj się radują. I zostajemy wraz z całą społecznością Kościoła, społecznością pierwszego przymierza zaproszeni do wyśpiewywania Bogu pieśni nowej. Co jest ciekawe, dla Semity śpiew był znakiem doświadczania wolności. Był ewokacją radości, takim oddaniem Bogu przestrzeni swojego doświadczenia, swojej radości, zaproszeniem też Boga i całego świata w wspólne świętowanie. Dlatego śpiew oznacza doświadczenie bardzo pozytywne, zaproszenie do Niego całej ziemi, niebios, morza, wszystkiego, co je napełnia, pól, sugeruje, że to nowe doświadczenie, to doświadczenie namaszczania przez Bożego Ducha każdej istoty ludzkiej jest rzeczywistością, która ma wpływ na kształt całego naszego świata. I w takim kontekście przychodzenie Boga, który przychodzi, żeby dać nam pełnię rozeznania, żeby rzucić światło i żeby też pokazać, jakie jest Jego myślenie, żeby nas usprawiedliwić, nie jest przychodzeniem, które zagraża. I z tego tekstu zostajemy zaproszeni do Ewangelii według świętego Jana, do pierwszego rozdziału, tak zwanego prologu, gdzie otwiera się przed nami rzeczywistość słowa. I tutaj warto by było zwrócić uwagę na termin logos. Jest on zakorzeniony bardzo w hebrajskim dawar, które jest tłumaczone jako słowo, jednocześnie mówić, ale też niesie w sobie zapewnienie, że wszystko, co Pan Bóg przekazuje, jednocześnie dzieje się mocą tego słowa. Dlatego jeżeli na początku roku Bóg udziela nam swojego pokoju, swojego szalom, to się to jednocześnie realizuje. Słowo wspomniane, przywoływane, właściwie główny bohater prologu Ewangelii według świętego Jana, niesie w sobie z nami jeszcze jedno. Odwołuje się do myśli Filona, który chciał przekazać społeczności greckiej, mentalności greckiej wielkość i piękno semickiego rozpoznawania Boga, komunikatów, które Pan Bóg zawiera w pierwszym przymierzu, i Filon mówił o mądrości, która staje jakby między Bogiem a nami, którą konstytuuje cała rzeczywistość komunikatu przekazywanego nam. Jednakże nawet Filon w swoich najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że ta rzeczywistość komunikowania się Boga z człowiekiem przybierze ciało i stanie się podobna do nas, osoba Jezusa. Na początku u Boga skierowana do Boga, skierowany do Boga, który jest Bogiem. Od samego początku skierowany ku Bogu. Przez Niego wszystko się stało, bez Niego nic się nie stało, co się stało. Konstatacja dokonania. Dokonywania przez Boga, dlatego że za chwileczkę otrzymujemy informację, w Nim było życie, rozwój, który ofiarowuje Pan Bóg każdemu z nas, i życie staje się światłem dla człowieka. Zamiarem Pana Boga nie jest ograniczanie kogokolwiek, jest rozszerzanie przed nami perspektywy poznawczej, rozszerzanie naszych horyzontów, dawanie nam całego spektrum możliwości rozwoju, uczestnictwa w życiu. Światłość spotyka się z ciemnością, ale ciemność jej nie przemogła. Nie ma takiej możliwości, żeby przemóc światłość. I nagle otrzymujemy informację, że pojawia się człowiek, staje się człowiek,
którego posyła Pan Bóg po to, żeby poświadczyć, żeby on potwierdził ze swojego doświadczenia, spotkania z Bogiem, że to jest prawda, sprawdzalność Bożych obietnic, realizacja Bożych obietnic. On nie jest światłem. Jan Chrzciciel, którego tu rozpoznajemy, nie uzurpuje sobie prawa do bycia światłością. On przygotowuje drogę. I jak nagle rozpoznajemy Jezusa? Jako światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Albo druga interpretacja, światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodząc na świat. Jak jest rozumiany świat? Absolutnie nie negatywnie. Jako rzeczywistość stworzona, w której każdy podejmuje indywidualnie decyzję, czy przyjmuje Boga, czy go odrzuca. Zatem, zgodnie też z tym przekazem, słowo przychodzi do swojej własności, do teidia, do tej przestrzeni, jakby, która mu się przynależy, do której on przynależy i nie zostaje przyjęte. Jezus nie zostaje przyjęty, ale nie przez wszystkich. Tym, którzy go przyjęli, daje eksuzja, daje swoją moc, udziela swojej mocy, czyniąc ich, sprawiając, że stają się, przyjmują, są w stanie przyjąć kondycję dziecka względem ojca. Kiedy? Kiedy przyjmują. Drugi krok to jest przyjęcie tej kondycji, wiara. Przyjęcie tego prezentu ze strony Pana Boga i nie dzieje się to mocą dziedziczenia, nie dzieje się to mocą ludzkiej decyzji z zewnątrz, opinii publicznej bądź zatwierdzenia przez jakąś instancję. To jest dar, na który człowiek odpowiada absolutnie indywidualnie, a przed każdym jest postawiony. Słowo staje się ciałem, taką rzeczywistością, jaka jest dla nas, dla naszej tożsamości, charakterystyczna. Kai eskenozen en hemin, rozbija namiot. Czyli wchodzi w rzeczywistość życia taką, jaka jest znamienna dla nas. Jakby Bóg kupował sobie mieszkanie obok mnie, swoje M3. Bóg, który wchodzi w nasze realia, w nasz sposób życia. I towarzyszy temu nasze oglądanie Jego wartości. Ta wartość Boga, decyzja bycia tak blisko, ta szalona miłość Boga staje przed naszymi oczami i oceniona jest przez autora natchnionego. Zachwycaliśmy się tym, kontemplowaliśmy to. Theaomai to jest greckie określenie wpatrywania się z zachwytem. Kogo widzimy? Tego, który jest monogenes, wyjątkowy, zrodzony przez Ojca, wypełniony całą miłością, hojnie wytryskującą miłością Ojca i na nim widać sprawdzalność Bożych obietnic. Potwierdza to Jan, który mówi, tak, on był wcześniej ode mnie i z tej pełni, z tego wszystkiego, co Bóg składa w Jezusie, otrzymujemy charin antiharitos, łaskę po łasce. W ten sposób semici wyrażają mnogość, wielość, wszelką miłość Boga. Możemy otrzymać, ale to zależy od tego, czy chcemy przyjąć. I tak jak prawo zostaje dane przez Mojżesza, tak miłość Boga i prawda przystają się przez Jezusa. Nikt z nas nie miał przyjemności widzenia Boga, ale widzimy Go na osobie Jezusa. I teraz powstaje pytanie do każdego z nas, pytanie i zaproszenie. W jakim stopniu napełnisz siebie? Czy pozwolisz swoim pragnieniom Boga przyzywać Go i pozwolisz wypełniać się Jego miłością, Jego obecnością? Czy zechcesz przyjąć te komunikaty, które On wysyła Ci każdego dnia? Przed nami nowy rok. Oby był pełen
Bożego szalom i żeby prowadził nas do spotykania się ze Słowem, Słowem żywym, komunikującym się z nami przez całą rzeczywistość, ale także danym nam w tym zapisie, przed którym się pochylamy. Niech Bóg będzie błogosławiony za to wszystko, co przekazał nam do tej pory przez swoje słowo.